Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie. Oprowadzanie po muzyce. Witam Państwa w dzisiejszym kolejnym odcinku cyklu edukacyjnego. Chciałem przedstawić kontrabas, największe skrzypce w orkiestrze, jak mówią niektórzy. Zresztą co widać, ja może nie jestem zbyt wysoki, ale mimo wszystko przemyślę, że jest to bardzo, bardzo duży instrument. Właśnie niczym nie różniący się od skrzypiec, altówki czy wiolonczeli, poza jedną zasadniczą sprawą. Wielkością, strojem i brzmieniem. Jeżeli chodzi o brzmienie, posiada najniższe dźwięki w całym kwintecie smyczkowym. Dźwięki, których nie wydobywa żaden instrument smyczkowy. Posiada również rejestr wyższy, nieco podobny do wiolonczeli. A także jeszcze wyższe dźwięki. Wreszcie najwyższe flażoleciki, które Państwu zademonstrowałem. Historia tego instrumentu właściwie rozpoczęła się z początkiem XVIII wieku, kiedy pojawili się pierwsi wirtuozi tego instrumentu. Na początku był Domenico Dragonetti, jeden z największych wirtuozów tego instrumentu, twórca kilku szkół na kontrabas, 8 koncertów kontrabasowych, wielu miniatur, wielu wspaniałych instrumentów i wiele wspaniałych kompozycji kameralnych, które napisał Dragonetti. Później się pojawił Giovanni Bottesini, zwany Paganinim kontrabasu. Nie tylko dlatego, że żył w tej samej epoce, co Niccolò Paganini, ale również dlatego, że tworzył kompozycje o równym stopniu trudności, takim jak gra się na skrzypcach czy na wiolonczeli. Chodzi mi tutaj o kaprysy, chodzi mi o utwory wirtuozowskie, które były inspirowane głównie muzyką operową. Między innymi zafascynował się Verdim, a także znakomite kompozycje operowe, które pisał Bellini, zostały wykorzystane w twórczości Giovanniego Bottesiniego. Później rozwijały się bardzo pięknie niemieckie szkoły gry na kontrabasie, szkoła rosyjska znakomita, szkoła czeska i wreszcie szkoła polska za sprawą Adama Bronisława Ciechańskiego, wirtuoza z Poznania, który może troszeczkę nie miał szczęścia, ponieważ jego największe sukcesy i największe lata świetności przypadły na lata 40. i 50. ubiegłego stulecia, a więc okres bardzo burzliwy w naszych dziejach, okres II wojny światowej. Tym niemniej Adam Bronisław Ciechański zaliczany jest do największych wirtuozów kontrabasu XX wieku. Proszę Państwa, żeby się nie za bardzo rozgadywać, ja chciałem Państwu zaproponować książkę o kontrabasie, którą napisałem kilka lat temu pod tytułem Kontrabas dzisiaj. Można tam znaleźć mnóstwo interesujących materiałów, jeżeli chodzi o życie sławnych kontrabasistów, jeżeli chodzi o rozwój tego instrumentu, a całość ilustrowana jest płytą Polskiego Radia. Może tutaj spróbuję jakoś zbliżyć. To jest płyta Polskiej Orkiestry Radiowej. To są koncerty kontrabasowe oraz właśnie między innymi znalazł się tutaj utwór Paganiego Mojżesz w Egipcie, wykonywany oryginalnie na skrzypcach. Całością dyryguje profesor Andrzej Mysiński, gra Polska Orkiestra Radiowa, więc polecam. Jeżeli chodzi o nowsze dzieje tego instrumentu, ostatni, można powiedzieć, hit kontrabasowy, to proszę zobaczyć, płyta Krzesimira Dębskiego z muzyką klasyczną. Tutaj na tej płycie jest znakomity koncert skrzypcowy w wykonaniu Łukasza Błaszczyka i utwór dla mnie dedykowany i również nagrany na płytę. Płyta była nominowana do Nagrody Fryderyka, a więc to są najnowsze jakby historie tego instrumentu. Ale za chwilę zaprezentuję Państwu bardzo śmieszny utwór w związku ze zbliżającym się Dniem Dziecka. Utwór Słoni pochodzi z suity Karnawał Zwierząt, a wykonywałem go
pod batutą maestro Michała Klauzy z tymi oto wykonawcami. Tamara i Adrian. To jest duo Granat. Polsko-szwajcarski duet fortepianowy, z którym od czasu do czasu mam okazję występować. Płytę, którą Państwu przed chwilą pokazałem, jest to również album Polskiego Radia, dwupłytowy, tym razem z utworami kameralnymi Wolfganga Amadeusza Mozarta i Jana Sebastiana Bacha. ¶¶